Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Katarzyna Nurkowicz i na co dzień mam przyjemność pracować w Fundacji World Healthy Living Foundation. Naszym dzisiejszym gościem jest Paulina Kawazięba, która jest zarówno naszą ambasadorką, jak i trenerką zdrowia oraz gimnastyki śmiechu. Poruszy dzisiaj bardzo fajny temat i tym bardziej jestem po prostu przeszczęśliwa, że możemy dzisiaj być razem tutaj i takie tematy mocne i istotne poruszać. Jak widzą teraz Państwo na planszy, tak naprawdę działamy już od 6 lat jako Fundacja World Healthy Living Foundation i naprawdę prowadzimy masę projektów oraz różnych wykładów, które tak naprawdę też mogą Państwo zobaczyć właśnie te wykłady na innych naszych platformach, czyli zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Na to serdecznie polecam i zapraszam do zerknięcia. Jeżeli mogę jeszcze prosić o kolejny slajd, tutaj mogą Państwo zobaczyć, że tak jak dzisiejszy wykład jest właśnie w ramach Europejskiej Kampanii Społecznej Żyje Świadomy, tak również prowadzimy takie inne projekty jak Świadomość Procentuje, Healthy Day, Strategię 5S i ogólnie mamy też blog na zdrowiu, także zapraszam serdecznie na naszą stronę internetową, a ja już nie będę przedłużać i zapraszam wszystkich na wspaniały wykład, który będzie dzisiaj odnośnie tego, jak zaprzyjaźnić się ze stresem. Także przekładam głos do Paulinki, ja uciekam i życzę wszystkim miłego wykładu. Dziękuję, Kasiu. I bardzo dziękuję też, Kasia, za zaproszenie, za to, że mogę dzisiaj spędzić ten wieczór razem z Wami. Bardzo się z tego cieszę. I tak jak Kasia powiedziała, dzisiaj poruszymy temat tego, jak zaprzyjaźnić się ze stresem, jak obniżyć poziom stresu dzięki zdrowym nawykom. Zdradzę Wam kilka patentów na to właśnie, jak obniżyć ten poziom stresu, żeby ten stres stał się naszym przyjacielem i żeby nie szkodził on tak naszemu zdrowiu. Witam wszystkich serdecznie. Widzę, że tutaj właśnie w komentarzach się pojawiają przywitania od Was, także dzień dobry. Przywitajcie się, możecie dać znać, z jakiego miasta nas oglądacie, bo teraz online możemy właśnie się spotykać z różnych miejsc. Kilka słów o mnie. Ja jestem Paulina Kawazięba, jestem trenerką zdrowia, trenerką gimnastyki śmiechu i też dzisiaj pokażę Wam kilka ćwiczeń takich z gimnastyki śmiechu, śmiechowo-oddechowych, także mam nadzieję, że będziecie do końca i pośmiejemy się też razem dzisiaj podczas tego spotkania. Jestem też coachem, pracuję też indywidualnie, pracuję też warsztatowo z grupami i właśnie ten temat stresu, radzenia sobie ze stresem jest takim tematem, który bardzo lubię, bo wierzę, że możemy zmieniać te przekonania, nawyki i budować szczęśliwe życie. I w takim razie zaczynamy. Pierwsza taka rzecz, jaką chcę Wam powiedzieć, to sposób, w jaki myślisz, działasz i jesz, może zmienić długość Twojego życia o 30, a nawet 50 lat. I jakby to jest mega ważne, dlatego że to od nas zależy, jak to nasze życie będzie wyglądało za 10, 30 czy 50 lat. Naprawdę mamy to w swoich rękach i możemy bardzo dużo zdziałać i wiele jest takich rzeczy, na które mamy wpływ. Dlatego no, chcę Was zachęcić do tego, zmotywować, żeby właśnie wziąć tą odpowiedzialność za swoje życie i małymi krokami zmieniać to życie, zmieniać te drobne nawyki i wydłużać sobie też tym długość naszego życia i zdrowie też, które jest mega cenne. Według badań przeprowadzonych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne dzisiaj blisko 90% chorób jest bezpośrednio lub pośrednio powodowanych przez stres. Naprawdę ten stres jest wszechobecny, żyjemy coraz szybciej, chcemy zrobić coraz więcej rzeczy w jak najkrótszym czasie i niestety to powoduje, że tego stresu często jest zdecydowanie za dużo i też nie wiemy, w jaki sposób te emocje, ten stres wyciągnąć z naszego ciała, z naszego organizmu, dlatego to jest bardzo ważne, żeby jakby zapoznać się z tym tematem i robić, co możemy, żeby właśnie to nasze ciało było zdrowe, tak, żeby ten stres nam nie szkodził. Kolejna sprawa na początku, tak właśnie, żebyśmy też wiedzieli,
czym jest ten stres, tak? Skoro mamy się z nim zaprzyjaźnić, to czym ten stres jest? I taka najprostsza definicja słownika brzmi, że jest to stan organizmu wywołany działaniem fizycznego, chemicznego lub emocjonalnego bodźca szkodliwego, tak zwanego stresora, powodującego cielesne lub psychiczne napięcie, mogące wywoływać choroby. Czyli generalnie stres pojawia się po tym, jak pojawi się stresor, czyli jest jakaś sytuacja wokół nas, coś się dzieje i my tak reagujemy, że nasz organizm właśnie zaczyna produkować hormony stresu i zaczynamy się stresować. I tak naprawdę bardzo dużo zależy od tego, jak my patrzymy na daną sytuację. I to jest właśnie niesamowite, że my mamy wpływ na to, jak na daną sytuację spojrzymy. Tu jeszcze raz witam Was wszystkich serdecznie i jesteśmy, widzę, tutaj z różnych miast. Także bardzo się cieszę. Witam z Białystok, Olsztyn. Wow, nawet z Niemiec jest Edytka. Także no niesamowicie, super. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami. I idziemy dalej. Tak, żebyśmy poznali właśnie też te źródła stresu. Mamy takie cztery podstawowe źródła stresu. Stres fizyczny, czyli to jest taki stres związany na przykład z brakiem snu, z tym, że jesteśmy przepracowani, jesteśmy tacy zmęczeni po prostu fizycznie. Przećwiczeni jesteśmy, czyli za dużo ćwiczyliśmy, nasz organizm jest zmęczony. Zraniliśmy się, mieliśmy jakiś wypadek, czyli stresujemy się tym, jakby to nasze ciało doznało takiego stresu właśnie poprzez jakiś wypadek, poprzez jakąś operację, infekcję, chorobę, coś się stało z naszym ciałem, lub też przewlekły ból, czyli czasami też choroba tak przynosi nam dużo stresu, bo pojawiają się właśnie przewlekłe bóle i to wszystko jest takim stresem fizycznym dla naszego ciała. Mamy też stres psychologiczny, czyli różnorodne emocje, takie jak gniew, wrogość, depresja, lęk, strach, obawy o dzieci, takie poczucie braku kontroli nad sytuacją. Mamy takie poczucie, że nam życie ucieka z rąk. To jest taki stres psychologiczny, że w naszej głowie właśnie pojawiają się te różne myśli, lęk i strach. Mamy też stres chemiczny. Czyli jest to stres taki związany przede wszystkim z tym, co wkładamy do naszego organizmu, czyli z nadmiernym spożywaniem cukru, kofeiny, różnych stymulatorów, alkoholu, nikotyny, różne dodatki do żywności, czy chemikalia, konserwanty, to również będzie wpływało na nasz organizm właśnie od tej strony stresu chemicznego. I mamy też taki stres termiczny, który generalnie jest takim najrzadszym też stresem, ale jednak też się czasem pojawia, czyli kiedy na przykład przegrzejemy się, pojawia się udar słoneczny lub kiedy wychłodzimy organizm. To są właśnie takie stresy termiczne, gdzie też nasz organizm jest zestresowany, bo jest w nowej sytuacji, coś się dzieje i jest to dla naszego ciała stres. Kolejna sprawa to jest rozpoznanie tych stresorów i zadanie sobie pytania, czy my się stresujemy, tak? Czy ty się stresujesz? Dajcie znać może też w komentarzu, czy właśnie czujecie ten stres, jaki jest poziom stresu w waszym życiu, czy może świetnie sobie radzicie ze stresem i czujecie, że właśnie jesteście zaprzyjaźnieni już z tym stresem. Jak rozpoznać właśnie, czy mamy tego stresu dużo? Na przykład możemy mieć zaciśniętą szczękę, na przykład zasypiamy albo budzimy się właśnie z taką ściśniętą szczęką. Może bolą nas tutaj ramiona, boli nas kark. To też może być przyczyna właśnie tego, że tego stresu jest dużo i ten stres tutaj właśnie się kumuluje, nasze mięśnie się spinają. Czy nasze ramiona są przygarbione, tak? Jesteśmy tacy przygarbieni, przygnębieni różnymi sytuacjami, jakie są w naszym życiu. I właśnie pamiętajcie o tym, że nasze ciało wysyła nam te sygnały. Jeśli coś takiego się dzieje, zauważacie, że coś takiego jest, to jest sygnał od naszego ciała, że warto właśnie się zastanowić, czy właśnie tego stresu nie jest za dużo, czy możemy coś zmienić w naszym życiu, żeby tego stresu było mniej. I kiedy tego stresu jest dużo, czyli pojawia się taki stres długotrwały, no to właśnie różne objawy jego się pojawiają. Bardzo często jest to ból głowy, bo też w takich sytuacjach stresujących zapominamy na przykład o piciu wody i też ten ból głowy się pojawia. Możemy mieć problemy ze snem, różne problemy z układem krwionośnym się pojawiają. Jest to związane też z tym, że kiedy się stresujemy, to bardzo płytko oddychamy.
właściwie tego nie zauważamy, tak? Ale właśnie zaczynamy coraz płytej oddychać i nasz organizm jest lekko niedotleniony i stąd właśnie ten układ krążenia wtedy obrywa i pojawiają się właśnie różne choroby z tym związane. Mogą się pojawić też problemy z trawieniem, ogólnie różne takie problemy gastryczne, tak? Na przykład czasami może ktoś, nie wiem, przed wystąpieniem publicznym, przed ważną rozmową z kimś ma albo biegunkę, albo w jakiś sposób właśnie też tak nie ma apetytu, albo znowu ma ochotę, żeby coś zjeść słodkiego, więc też właśnie pojawiają się różne takie rzeczy na tle tego apetytu i na tle tego, co właśnie jemy. Mogą się pojawić też zmiany nastroju, czyli też kiedy jesteśmy właśnie zestresowani, mamy taki okres stresujący, to jesteśmy bardziej wybuchowi lub w drugą stronę możemy być bardziej skryci i zatrzymywać ten stres w sobie. Też taki długotrwały stres może powodować problemy z płodnością, problemy z cerą, czy wypadanie włosów. Cała taka gospodarka hormonalna tutaj też się włącza. Mogą się pojawić problemy też z koncentracją, też to wpływa na naszą odporność, więc też szybciej taki organizm zestresowany będzie łapał różne infekcje, choroby i generalnie uczucie niepokoju, takiego lęku, strachu. To są takie no, główne objawy długotrwałego stresu, które się mogą pojawić, a następstwem tego mogą być też poważniejsze choroby w naszym ciele. Ale teraz, kochani, mam bardzo dobrą wiadomość, dlatego że nie każdy stres jest zły i jakby chcę Wam to też dzisiaj pokazać właśnie, że ten stres może być naszym przyjacielem, bo to od nas zależy, jak popatrzymy na daną sytuację i taka metafora jest porównania do gitary, że ten stres właśnie jest jak struny w gitarze, że my możemy tą gitarę nastroić za mocno, czyli tego stresu może być w naszym życiu za dużo i wtedy ta struna może pęknąć, tak? Coś się dzieje w naszym ciele, lub możemy, może też ten stres czasami jest troszkę potrzebny, tak, bo on nas też mobilizuje, na przykład właśnie mobilizuje nas do tego, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić w życiu, żeby popracować nad czymś, więc też trochę tego stresu jest nam potrzebnego, więc ta struna powinna być tak delikatnie napięta. Też wtedy nasze życie jest takie fascynujące, coś się dzieje, jesteśmy tak pozytywnie przez to życie niesieni, bo też kiedy nie ma w ogóle stresu, to w pewnym momencie wchodzi taka monotonia, nuda, też wydaje nam się, że nasze życie jest takie może właśnie nudne, że nic się nie dzieje. Więc ważne jest to, żeby tego stresu była odpowiednia ilość i ważne jest też to, żebyśmy właśnie patrzyli na ten stres jako na naszego przyjaciela, że kiedy już przyjdzie jakaś taka sytuacja stresująca, to żeby działać i żeby sobie radzić z tym stresem i właśnie o tym Wam powiem, co możemy między innymi zrobić w takich sytuacjach, żeby ten stres był tym przyjacielem. Zbyt duży stres jest szkodliwy, czyli to takie jeszcze powtórzenie, że właśnie kiedy mamy tego stresu za dużo, to pojawiają się nam te objawy, które daje nasze ciało, pojawiają się różne schorzenia związane właśnie ze stresem. I coś jest stresującego, jeśli tak myślisz. Czyli to jest niesamowicie ważne, że jakby sposób, w jaki postrzegasz daną sytuację, decyduje o przypięciu jej etykietki stresująca lub niestresująca. I to jest niesamowite, że na przykład jak spadnie szklanka, to dwie osoby mogą całkowicie inaczej na tą sytuację zareagować. Jedna osoba na przykład na spadającą szklankę, która się rozbije, zacznie płakać, tak ojejku, rozbiła się szklanka, co ja teraz zrobię, że nie mam kompletu zastawy i zacznie się tą sytuacją stresować, a druga osoba na przykład spadnie jej szklanka, rozbije się, pomyśli sobie, o, najwidoczniej muszę kupić nową zastawę, muszę kupić nowy komplet szklanek, tak? Posprzątam zaraz, albo się uśmiechnie, tak, że o, jakby naprawdę każda osoba może spojrzeć na tą sytuację w całkowicie inny sposób. I teraz ważne jest to, że to ty decydujesz, jak właśnie na takie różne sytuacje w swoim życiu patrzysz. To ty decydujesz, tak? Czy jadąc w korku, puścisz sobie ulubioną muzykę, uśmiechniesz się do kierowcy obok, czy będziesz się denerwować na to, że stoisz w tym korku i będziesz się złościć. Więc jakby naprawdę to są takie właśnie te drobne rzeczy, nad którymi możemy pracować. Każdego dnia właściwie i też w każdym momencie możemy zacząć i małymi krokami właśnie budować te zdrowe, szczęśliwe nawyki.
I większość czynników związanych ze stresem to właśnie sprawa wyboru. Tak naprawdę ważne jest, żeby też odkryć, co nas stresuje i podjąć decyzję o tym, żeby to potem zmienić. Widzę tutaj Wasze komentarze, bardzo dziękuję. Tak, tutaj Edytka napisała, że właśnie czuję szczęka i ramiona. To są takie właśnie najpopularniejsze, najczęściej w taki sposób właśnie czujemy ten stres. Ja odczuwam stres, to czuję taki specyficzny ucisk w żołądku. Tak, też podczas właśnie stresu możemy czuć, że nam się w żołądku wszystko przewraca, jak najbardziej. Tomasz napisał, że wydaje mu się, że rzadko się stresuje. No to super, gratuluję. Może właśnie masz też takie patenty swoje na ten stres i ten stres już jest twoim przyjacielem. Zaciśnięta szczęka się pojawia jeszcze raz. To teraz jestem ciekawa, jak nastroić stres. Tak, dokładnie, będziemy za chwileczkę mówić o tym, jak dobrze nastroić sobie stres. I Maria napisała, że nauczyłam się panować nad stresem. Super. Bardzo się cieszę, kochani, i będziemy właśnie teraz sobie jeszcze zaraz dzielić się tymi patentami. Jeśli macie jakieś pytanie, też w trakcie Wam się pojawi jakieś pytanie do mnie, to możecie je też zadać teraz w komentarzu i na samym końcu, jeśli tylko będzie na to przestrzeń i czas, to będę odpowiadała na pytania. Możecie dać hashtag pytanie i potem napisać to pytanie, żebyśmy też w razie czego odnalazły te pytania i żebym mogła na nie odpowiedzieć. I idziemy dalej. Łyk wody. Nie wiem, czy macie też ze sobą wodę. Ale woda to ważna sprawa. Także łyk wody teraz. Kochani, nasze ciało ma niezwykłe mechanizmy alarmowe i tak nas Bóg stworzył, że mamy takie główne dwa mechanizmy reakcji na sytuację stresującą. Przede wszystkim uciekaj tak szybko, jak możesz, czyli często właśnie jest tak, że kiedy pojawia się sytuacja stresująca, to staramy się uciec, tak? Staramy się na przykład odwlec jakąś trudną rozmowę. Na przykład wiemy, że też jakaś praca nas stresuje, ale nie wiemy, co zrobić, uciekamy od decyzji. Więc jedną z takich sytuacji właśnie jest to, że uciekamy od tej sytuacji, lub druga to jest takie stanięcie twarzą w twarz z niebezpieczeństwem, czyli podejmujemy rękawice, działamy, zmieniamy coś i wtedy to nasze życie się też zmienia. I teraz za chwileczkę przejdziemy właśnie do tych zdrowych nawyków, które pomogą obniżyć poziom stresu. Pierwsza sprawa to jest bardzo ważna sprawa, czyli aktywność fizyczna, ale taka aktywność fizyczna, która sprawia Wam przyjemność, jest też taką na przykład aktywnością aerobową, która to nasze ciało wprawia w ruch, ale też nie przetrenowujemy się, bo tak jak na początku wspomniałam, też taka aktywność bardzo wymagająca dla naszego ciała też może być w pewnym momencie stresem dla naszego ciała. Więc ważne, żebyśmy właśnie wybrali taką aktywność fizyczną, która będzie dla nas taka, no w sam raz odpowiednia, którą lubimy i żebyśmy też szukali właśnie tej aktywności, która nam sprawia przyjemność. Ważne jest to, żeby ćwiczyć regularnie, czyli lepiej jest codziennie wprowadzić trochę tej aktywności fizycznej, niż na przykład robić trening raz w tygodniu. Więc tutaj kwestia planowania, żeby właśnie na przykład codziennie sobie zaplanować krótki spacer, wyjście na basen, czy trochę potańczyć, żeby to była taka właśnie aktywność każdego dnia, po trochu, bo to będzie na pewno z korzyścią dla naszego ciała. Kolejna sprawa to ćwiczenia oddechowe, dlatego że właśnie kiedy się stresujemy, to nasze ciało zaczyna coraz płytej oddychać, tak? Nabieramy coraz mniej powietrza i to jest stres dla naszego organizmu i wtedy jesteśmy lekko właśnie niedotlenieni, za mało mamy tego tlenu i jakby pomagamy wtedy rozwinąć się jakiejś chorobie. Dlatego to jest też bardzo ważne, żeby dbać o ten prawidłowy oddech. Jeśli właśnie się stresujemy, to jedną z takich technik też jest, żeby usiąść na chwilę i w spokoju pooddychać, żeby zatrzymać się na chwilę, uspokoić myśli, odetchnąć i dopiero po czasie właśnie zareagować, czy po czasie podjąć jakieś działania. Więc ten oddech jest niesamowicie ważny i on też jest niesamowicie ważny właśnie w gimnastyce śmiechu, o czym powiem Wam jeszcze za chwilę.
Dlatego, że kolejną taką rzeczą, która pomaga też w radzeniu sobie ze stresem, to jest śmiech. I tutaj chcę Was zapytać, czy ktoś z Was może miał już okazję uczestniczyć w takiej gimnastyce śmiechu, inaczej też w jodze śmiechu, ćwiczeniach śmiechowo-oddechowych. Dajcie znać, czy ktoś z Was miał przyjemność uczestniczyć w takich warsztatach lub może czy słyszeliście w ogóle o takiej metodzie. Za chwileczkę tutaj pewnie komentarz, o tak, woda musi być, Dominika pije też wodę, tak? Więc ten śmiech jest niesamowicie ważny. Śmiech to zdrowie, też pewnie nie raz słyszeliście o tym, że właśnie śmiech to zdrowie, ale pytanie, czy wiecie, dlaczego ten śmiech to zdrowie? Bo często się o tym mówi, ale czy właśnie wiecie, dlaczego ten śmiech to zdrowie? Skąd się wzięło to powiedzenie? Też możecie jak najbardziej tutaj rzucić w komentarzach Wasze pomysły, dlaczego śmiech jest zdrowie. Widzę, że tak, że mieliście okazję uczestniczyć w gimnastyce śmiechu. Super, bardzo się cieszę. Jeśli ktoś nie miał okazji, to mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się spotkać na żywo. I no, dzisiaj też pokażę Wam kilka ćwiczeń, ale na żywo no, to jest naprawdę niesamowita energia i wtedy takie warsztaty, ćwiczenia trwają na przykład około 20 minut, pół godziny, więc naprawdę jest niesamowita energia, ale dzisiaj też Wam pokażę kilka ćwiczeń. Śmiech to zdrowie i chcę Wam powiedzieć, dlaczego to śmiech to zdrowie. Tutaj pada jedna odpowiedź, że pobudza właściwe receptory w mózgu. Tak, kiedy się śmiejemy, to przede wszystkim właśnie działa na nasze ciało, na różne, tak naprawdę na różne części naszego ciała. Więc przede wszystkim zdrowie redukuje nasz stres, dlatego że kiedy się śmiejemy, to obniżamy sobie hormon stresu, czyli kortyzol, poziom kortyzolu. Tak? A w zamian za to nasz organizm zaczyna produkować endorfiny, czyli hormony szczęścia. Czyli tak jak tutaj ktoś też napisał, że używamy wtedy wszystkich mięśni i o, za chwilę wrócę do Waszych komentarzy jeszcze. Super, bardzo dziękuję w ogóle, że piszecie komentarze. Więc właśnie produkujemy endorfiny, obniżamy poziom kortyzolu i śmiech jest też jedną z głębszych form oddechu. Więc kiedy się śmiejemy, to my jakby nabieramy bardzo dużo powietrza i wydychamy to powietrze też, więc wentylujemy całe nasze płuca i to jest no, naprawdę super sprawa, że właśnie ten śmiech jest taką głęboką formą oddechu i załatwiamy sobie tutaj właśnie to, że dotleniamy nasz organizm i kiedy jesteśmy dotlenieni, to też właśnie się relaksujemy, nasze ciało czuje się lepiej, mamy potem lepszy apetyt i zdecydowanie wpływa to na nasze samopoczucie. Też kiedy się śmiejemy, to pracujemy nad mięśniami naszej twarzy, poruszamy mięśniami tutaj całego naszego ciała, poruszamy mięśniami brzucha, więc całe nasze ciało też wprowadzamy w takie delikatne drgania i rozluźniamy to całe nasze ciało. Także tych korzyści dla zdrowia jest niesamowicie dużo. Danuta pisze, że stosuje śmiech w pracy pedagogicznej. Super, bardzo się cieszę, bardzo fajnie, bo śmiech, no, uczymy się też, kiedy się śmiejemy, bo nasze ciało wtedy jest w takich pozytywnych wibracjach, tak? Jesteśmy bardziej otwarci też na naukę i też prowadzę takie warsztaty właśnie w szkołach z dziećmi czy z nauczycielami, żeby właśnie tej radości było jak najwięcej podczas też lekcji i takiej nauki. Używamy wtedy wszystkich mięśni, pisze Wiktoria, tak? Kiedy się śmiejemy, właśnie całe nasze ciało pracuje, podnosi poziom serotoniny we krwi. Tak, te wszystkie hormony szczęścia jak najbardziej nasz organizm zaczyna wtedy produkować. Jest kupa śmiechu, to też rozluźnia napięcia mięśniowe, tak jest. I teraz, żeby to przetestować, tak, bo bardzo chciałabym Was zachęcić do tego, żebyśmy sobie to przetestowali, to chciałabym Was poprosić, żebyśmy położyli teraz dłonie na brzuchu. Dłonie kładziemy sobie na brzuchu i będziemy wydawać za chwileczkę dźwięki śmiechu naśladowcze, ok? Czyli kładziemy wszyscy ręce na brzuchu i wydajemy takie dźwięki śmiechu naśladowcze, czyli mam nadzieję, że
śmiejecie się razem ze mną, albo macie właśnie ręce na brzuchu. I teraz dajcie znać w komentarzach, czy wasz brzuch się ruszał podczas właśnie tych dźwięków śmiechonaśladowczych. Bo kiedy się śmiejemy, to właśnie wprowadzamy całe nasze ciało w takie delikatne drgania i te nasze mięśnie pracują. I to całe nasze ciało właśnie jest uruchamiane, pobudzamy metabolizm i no widzicie, tych korzyści dla zdrowia jest bardzo, bardzo dużo. Ale oprócz korzyści dla zdrowia mamy też korzyści takie społeczne, dlatego że kiedy się śmiejemy, to nawiązujemy relacje z innymi, tak? Często śmiejemy się z innymi, na przykład oglądając coś lub jesteśmy z grupą przyjaciół i śmiejemy się razem. To wszystko powoduje, że zbliżamy swoje relacje, że się rozluźniamy. Też podczas warsztatów przepracowujemy takie rzeczy, że budujemy swoją pewność siebie na nowo, tak? Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ile razy dziennie śmieją się małe dzieci. Były robione takie badania naukowe i naukowcy właśnie obliczyli taką liczbę średnią, ile razy średnio dziennie śmieje się małe dziecko. Jak myślicie, ile to jest? Super, widzę, że śmiejecie się razem ze mną. Bardzo się cieszę. Ile razy dziennie właśnie śmieje się małe dziecko? Jest to około 300 razy dziennie. A teraz kolejną grupą badaną byli dorośli. I jak myślicie, ile razy dziennie śmieje się osoba dorosła? I tutaj niestety te wyniki były już troszeczkę niższe, bo tutaj naukowcy wyliczyli, że średnio osoba dorosła śmieje się tylko 7 razy dziennie. I to pokazuje, że coś się dzieje, że my o tym śmiechu w jakimś etapie życia zapominamy, tak? Że rodzimy się z taką umiejętnością, że jesteśmy szczęśliwi, radośni i jak obserwujemy dzieci, tak, to się zachwycają każdą, nawet najdrobniejszą rzeczą i dorastamy. I coś się dzieje, że właśnie tego śmiechu jest coraz mniej, tak? Bo zaczynamy się stresować, bo ktoś nam mówi, że nie śmiej się, bądź poważny, nie wypada się teraz śmiać, nie wypada się śmiać, bo jesteś już dorosły, dorosła. Albo ta sytuacja już jest poważna, tak? Dorośnij. Więc jakby słyszymy takie różne rzeczy dorastając i tego śmiechu pojawia się coraz mniej. I nawet są osoby, które w ogóle się nie śmieją, tak? Też mam przyjemność pracować na przykład z Amazonkami, którym nie jest do śmiechu, ale mimo wszystko warto jest, żeby też takie osoby szukały tej radości, żeby szukały tych powodów do radości. I między innymi właśnie gimnastyka śmiechu może być pomocna, dlatego że tutaj to są ćwiczenia śmiechowo-oddechowe, więc nie potrzebujemy niczego, z czego się śmiejemy, tak? Nie śmiejemy się tutaj z nikogo, tylko wykorzystujemy pewne mechanizmy w naszym ciele, które powodują, że organizm produkuje właśnie te endorfiny, hormony szczęścia. I właśnie ważne jest to, że nasz mózg nie widzi różnicy pomiędzy takim śmiechem z przyjaciółmi, takim śmiechem spontanicznym, a pomiędzy takim śmiechem wywoływanym poprzez ćwiczenia śmiechowo-oddechowe. I właśnie dzięki temu możemy spokojnie sobie ćwiczyć takie ćwiczenia i też te wszystkie dobroczynne rzeczy do naszego ciała przychodzą. Kolejna sprawa to też jest takie korzyści rozwojowe, bo budujemy też taką swoją inteligencję emocjonalną, stymulujemy swoją kreatywność. Zazwyczaj po takich sesjach właśnie śmiechowych, kiedy się śmiejemy, to potem mamy dużo pomysłów, wpadają nam jakieś nowe inspiracje do głowy, więc śmiech jak najbardziej pobudza naszą kreatywność. I kolejną taką rzeczą, czwartą, to jest taki spokój, dlatego że też kiedy się śmiejemy, to bardzo często zapominamy o Bożym świecie i po prostu cieszymy się, śmiejemy się i to powoduje, że też nasze ciało właśnie ma taką chwilę relaksu, jesteśmy tu i teraz, relaksujemy się i to jest jak najbardziej potrzebne dla naszego ciała. I w takim razie idziemy dalej. Chcę Was zaprosić jeszcze do kilku ćwiczeń, bardzo prostych. Możemy je robić właśnie nawet na siedząco, czy możemy sobie wstać i zrobić właśnie kilka takich prostych ćwiczeń śmiechowo-oddechowych. Tak jak zobaczyliście, kiedy kładziemy te ręce na naszym brzuchu, to nasze ciało pracuje. I mimo, że na początku właśnie wydajemy te dźwięki śmiechonaśladowcze, to potem one mogą się przerodzić w taki śmiech właśnie spontaniczny, szczery, więc może też Wam się po drugiej stronie kamery też to uda. I bardzo proste ćwiczenie, które chcę Wam teraz pokazać.
To jest takie ćwiczenie właśnie śmiechowo-oddechowe i będziemy tak brać głęboki wdech i z wdechem będziemy spinać całe nasze ciało, a z wydechem będziemy rozluźniać to ciało ze śmiechem, ok? I teraz razem robimy, czyli bierzemy głęboki wdech, spinamy całe nasze ciało i z wydechem się śmiejemy, czyli jeszcze raz głęboki wdech i rozluźniamy się. Okej, okay. I jeszcze raz bierzemy głęboki wdech i namycamy nasze ciało, uda, brzuch, pośladki. Mam nadzieję, że śmiejecie się razem ze mną. Ja tutaj śmieję się z sąsiadami, którzy może zerkają przez okno, co się tutaj dzieje, ale mam nadzieję, że wy też razem ze mną robicie ćwiczenie. Kolejne bardzo proste ćwiczenie, które możecie robić na przykład rano, kiedy wstaniecie. Czyli przeciąganie się ze śmiechem. Bierzemy głęboki wdech i rozciągamy nasze ramiona właśnie z wdechem i śmiejemy się na końcu. Czyli i w drugą stronę. Bierzemy głęboki wdech i bierzemy głęboki wdech i ojku. I jeszcze raz bierzemy głęboki wdech. I super. Dajcie znać, kto śmieje się razem ze mną, albo kto się chociaż uśmiechnął przez ten ekran. I jeszcze jedno ćwiczenie proste, które chcę wam pokazać. To jest taki akordeon ze śmiechem. Czyli wyobrażamy sobie, że tutaj mamy akordeon, bierzemy głęboki wdech i rozciągamy akordeon, szeroko rozciągamy nasze ramiona i gramy na akordeonie ze śmiechem, czyli jeszcze raz bierzemy głęboki wdech i jeszcze raz bierzemy głęboki wdech i i ostatni raz bierzemy głęboki wdech. Ojejkuś, ja się niesamowicie uśmiałam. Czy zrobiło wam się trochę cieplej? Bo mi tak. Więc tutaj właśnie ten śmiech powoduje, że to całe nasze ciało zaczyna pracować. I jest to też pewna forma takiego aerobiku dla naszego ciała, tak? I po kilku minutach właśnie całe nasze ciało zaczyna pracować, uruchamiamy nasz metabolizm, poruszamy nasze krążenie, dotleniamy się maksymalnie, więc tutaj te wszystkie działania i korzyści dla naszego ciała wpływają, więc tak działa właśnie gimnastyka śmiechu. Tutaj oczywiście no taka próbka, bo tych ćwiczeń jest o wiele, wiele, wiele więcej i mam nadzieję, że może będziemy mieli jakieś okazje, żeby się spotkać na sali szkoleniowej i będziemy mogli się pośmiać dłużej. Ale no mam nadzieję, że doświadczyliście tego właśnie, jak śmiech działa i że poćwiczyliście razem ze mną. I idziemy sobie dalej. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie gimnastyki śmiechu lub jakieś pytanie się wam pojawiło do tej pory, to możecie jak najbardziej napisać w komentarzu, a na samym końcu, jeśli jakieś pytanie będzie, to będę na nie odpowiadała. Możecie dać hashtag pytanie i wtedy wyłapiemy te pytania wśród komentarzy. I idąc dalej, kolejna taka sprawa, która powoduje, że właśnie się relaksujemy i że nasze ciało odpoczywa, to jest natura.
I naprawdę ta natura no, jest też czymś niesamowitym, że my jako ludzie potrzebujemy przebywać w takim środowisku naturalnym. Ostatnio na przykład też takim popularnym zjawiskiem to jest taka kąpiel leśna. I tutaj akurat naukowcy z Japonii robili takie badania, że właśnie osoby, które przebywały w lesie, spacerowały po tym lesie, to wszystko powodowało, że ich wyniki badań się poprawiały i korzystnie to wpływało na ich zdrowie. Więc naprawdę też, no my potrzebujemy po prostu tej natury i warto szukać tego, ale też nie chodzi o to, że musimy od razu się wyprowadzać za miasto. Jeśli mieszkamy w mieście, to po prostu chodzi o to, żeby regularnie szukać tej natury, żeby na przykład planować sobie jakieś wypady do lasu, czy planować sobie wyjście do parku i żeby spędzać właśnie w tej naturze czas, żeby mieć też rośliny w domu, żeby otaczać się właśnie roślinami. I teraz na co zwrócić uwagę, kiedy właśnie jesteśmy w lesie. Na pewno warto wtedy schować telefon głęboko do plecaka albo zostawić w domu. Warto skupić się po prostu na tym, gdzie jesteśmy, poświęcić właśnie tej naturze trochę czasu, pooglądać, jak pracują drzewa, jak szumią drzewa, jak śpiewają ptaki. Tak, żeby po prostu na chwilę oderwać się od tego wszystkiego, co jest w telefonie, co jest w pracy i skupić się właśnie na tym, co jest w naturze. Też jeśli taką macie możliwość, to można ściągnąć buty i pochodzić boso po trawie. To świetnie działa na nasz organizm, takie uziemianie. No naprawdę niektórzy nawet mówią, że potem jak się tak wprawimy w takie chodzenia właśnie po trawce, to aż ciężko wrócić do butów. Bo naprawdę no, potrzebujemy tak tej natury, więc też do tego Was zachęcam, żeby szukać tych sposobów do wychodzenia właśnie do lasu i do natury. Drzewa też naturalnie wypuszczają różne olejki, które też na nas wpływają, więc też będąc na takim spacerze w lesie, mamy taką naturalną aromaterapię. Więc tych korzyści ze spacerów w naturze jest bardzo, bardzo dużo. I idąc dalej, kolejna taka rzecz, która mi też osobiście bardzo pomaga no szukać takiej radości właśnie w życiu i to sprawia, że jestem szczęśliwa, to jest wdzięczność. Wdzięczność za to, co mam, za to, gdzie jestem, za to, jacy ludzie mnie otaczają wokół. I takie poczucie wdzięczności też niesamowicie wpływa właśnie na to nasze ciało. I tutaj też odwołam się do kolejnych badań, gdzie naukowcy właśnie sprawdzali, jak nasze ciało reagowało na uczucia właśnie jak wdzięczność, miłość. I takie właśnie uczucia związane z takim pozytywnym nastrojem i też zdecydowanie właśnie nasze ciało wtedy się rozluźniało i też te hormony właśnie się zaczynały produkować, więc jak najbardziej takie poczucie wdzięczności jest mega ważne i możemy tutaj robić też takie ćwiczenia związane właśnie z wdzięcznością. I na przykład możemy zrobić taki słoik wdzięczności, postawić sobie taki słoiczek w widocznym miejscu i codziennie zapisywać jedną rzecz, za którą jesteśmy wdzięczni danego dnia, wrzucać taką karteczkę do słoika i po kilkunastu dniach czy po jakimś dłuższym czasie mamy taką długą listę właśnie rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni i na przykład w gorszych momentach możemy sięgnąć po tą listę i po prostu poczytać sobie, tak, za jakie cudowne rzeczy się wydarzyły w naszym życiu do tej pory i naprawdę, że wszystko da się pokonać i że jesteśmy może chwilowo w jakimś dołku, ale za chwilę pojawi się górka. Więc ta wdzięczność jest niesamowicie też takim pięknym uczuciem. Możemy też prowadzić dziennik wdzięczności i zapisywać sobie rzeczy właśnie, za które jesteśmy wdzięczni w takim zeszycie po prostu, tak? I robić sobie taką listę. Też taką piękną praktyką jest zasypianie z wdzięcznością, czyli właśnie wieczorem, kiedy kładziemy się spać, to właśnie myślimy sobie o tym, za co jesteśmy wdzięczni i zasypiamy z taką myślą właśnie wdzięczności. Także jak najbardziej tutaj ta wdzięczność jest super. Jeszcze zaglądam szybciutko do Waszych komentarzy, że kupuję pomysł na rozpoczęcie dnia. Super, bardzo się cieszę. No, na pewno dzień rozpoczęty z uśmiechem to jest taki cudowny dzień.
Szkoda, że ten webinar nie jest na żywo z udziałem grupy, tak żeby było wszystkich widać, to dopiero by było zabawne. Dokładnie, ale mam nadzieję, że kiedyś się zobaczymy też na żywo i pośmiejemy się razem i będę mogła zobaczyć, jak się śmiejecie. Czy śmiech może pomóc na senność w czasie pracy? Tak, jak najbardziej może pomóc. Tutaj Aga pisze, że praktykuje właśnie kąpiele leśne i że prowadzi też dziennik wdzięczności. Super, bardzo się cieszę. Więc to są takie właśnie drobne rzeczy, które powodują, że to nasze życie staje się takie lżejsze, przyjemniejsze i kiedy dostrzegamy właśnie te różne drobne rzeczy, to jesteśmy po prostu szczęśliwsi i też właśnie odsuwamy ten stres na bok, bo widzimy, jak wiele cudownych rzeczy w naszym życiu się dzieje. Kolejna sprawa, o której jeszcze chcę wspomnieć, to jest sen. Sen jest też niesamowicie ważny, dlatego że podczas snu wydzielane są ważne hormony. Dlatego właśnie ważne jest to, żebyśmy dali naszemu ciału się zregenerować i po prostu na chwilę wyłączyć, dlatego ten sen jest bardzo ważny. Odpowiednia ilość snu spowalnia proces starzenia i hamuje też pojawianie się widocznych jego efektów, dlatego naprawdę warto o to zadbać. Sen stymuluje układ odpornościowy. Myślę, że też może tego doświadczyliście, że kiedy łapie nas jakaś infekcja, to w pierwszej kolejności właśnie chcielibyśmy się położyć, wyspać, żeby to nasze ciało mogło się regenerować podczas snu. Odpowiednia ilość snu obniża też ten poziom kortyzolu w organizmie i też odpowiednia ilość snu poprawia funkcjonowanie mózgu, więc naprawdę warto zwrócić uwagę na to, jak długo śpimy i też w jakim miejscu śpimy, czy mamy wygodną poduszkę, czy w pomieszczeniu, w którym śpimy, dobrze się czujemy, czy to pomieszczenie jest przewietrzone, żebyśmy mieli świeże powietrze. I też jaka temperatura jest w pomieszczeniu, tak mówi się, że około właśnie 19-21 stopni to jest taka optymalna temperatura do tego, żeby nasze ciało mogło się podczas snu tak dobrze regenerować i dobrze dotleniać. I kolejna rzecz to jest też odpoczynek, czyli znalezienie w ciągu swojego dnia takiego czasu na odpoczynek i na relaks. Bo zdaję sobie sprawę, że często właśnie pędzimy, mamy tak dużo różnych rzeczy do zrobienia, nasza lista zadań się nie kończy, ale mimo wszystko warto właśnie zaplanować sobie taki odpoczynek w swoim kalendarzu i zregenerować się, tak? Bo kiedy my będziemy wycieńczeni, to też nie będziemy mogli tak naprawdę w pełni korzystać z naszego ciała, tak? Czasami zdecydowanie lepiej jest odpocząć kilka godzin, czy zrobić sobie w ogóle dzień wolny, i potem wrócić z pełni energią do działania. Więc mam nadzieję, że też planujecie sobie taki czas właśnie na relaks, na odpoczynek, na ładowanie swojego takiego akumulatora w ciele, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nasze ciało się regenerowało. I jeszcze jeden ważny element to dieta redukująca stres. To jest też temat dla mnie bardzo bliski, bo też kocham dobrze jeść i uwielbiam gotować. I też w swoich social mediach dzielę się właśnie różnymi przepisami, takie przepisami na różne zdrowe pyszności. Jest to ważne, dlatego że nasz mózg jest połączony z naszymi jelitami. Więc to, co my wkładamy do naszego organizmu, wpływa też na nasze samopoczucie i równocześnie też może wpływać właśnie na poziom stresu. I w drugą stronę, kiedy się stresujemy, może ktoś z Was ma predyspozycję do tego, że właśnie kiedy się stresuje, to częściej sięga po coś słodkiego lub po inne przekąski. Więc ważne tutaj właśnie jest też to, żeby zaobserwować, jak my się zachowujemy w takich sytuacjach stresujących i czy nie możemy tego nawyku zamienić na coś innego. Więc pamiętajcie o tym, że właśnie jelita, mózg, to jest wszystko bardzo połączone i warto dbać o naszą dietę. Przede wszystkim, żeby ona była różnorodna, żeby to jedzenie na naszym talerzu było kolorowe, żeby było tam dużo warzyw, owoców, groszków, takich przede wszystkim jak najmniej przetworzonych produktów. Czyli ile tylko możemy przygotować w domu, no to idealnie, bo wtedy właśnie wiemy, co na tym talerzu się znajduje, jeśli tylko mamy taką możliwość. Ważne też, żeby na naszym talerzu znajdowały się odpowiednie tłuszcze,
żeby też te wszystkie witaminy z warzyw i owoców były dobrze wchłaniane, czyli żeby nasz organizm był odpowiednio odżywiony. I tutaj jest taka super metafora związana z samochodem i z paliwem do samochodu, że jak mamy samochód, to potrzebujemy do tego samochodu wlać odpowiednie paliwo, żeby ten samochód mógł daleko pojechać, tak? I w ogóle tak naprawdę dbamy o to, żeby samochód raz na rok przeglądnąć, tak? Nawet jest to konieczne, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby to zrobić, a pytanie, czy dbamy o to właśnie, co wlewamy do naszego ciała, co wlewamy do naszego organizmu, czy robimy przegląd naszego organizmu raz w roku, żeby sprawdzić, jak nam dane produkty służą, czy właśnie nasz organizm jest w dobrej kondycji, czy może coś powinniśmy zmienić. Bo niestety nie ma też jednej idealnej diety dla wszystkich. Każdy z nas jest inny i właśnie powinniśmy szukać tutaj tej diety, która będzie nam jak najbardziej służyła. I właśnie możemy to robić poprzez też kontrolne badania, sprawdzając poziom witamin, właśnie robiąc takie po prostu systematyczne badania z roku na rok i obserwując też, jakie jedzenie służy nam bardziej, które mniej, wyłapując różne nietolerancje pokarmowe, alergie, bo to jest bardzo ważne. Jeśli to wyłapiemy i właśnie poprawimy naszą kondycję organizmu, to też będzie to wpływało na to, że nasz organizm będzie miał lepsze samopoczucie. Więc no, ta dieta jest bardzo, bardzo ważna i tutaj chcę się z Wami też podzielić tym, że czasami ciężko jest nam dostarczyć też wszystkiego, wszystkich witamin z warzyw, owoców i na przykład sięgamy po różne dodatkowe rzeczy. I ja na przykład w mojej kuchni, w mojej lodówce stoi między innymi chlorofil z Duo Life, który jest taką płynną energią, tak? I właśnie rano całą rodzinką sięgamy po chlorofil. I niebezpieczna jest to płynna energia. Nasz organizm potrzebuje właśnie tych składników z chlorelli, żeby się odżywić i dobrze czuć. Tutaj jest też olejek miętowy, który powoduje, że ten chlorofil pysznie smakuje, więc no, u nas to jest must have codziennie rano. I kolejna rzecz, tak jak wspomniałam o tym, że oleje są też bardzo ważne, te tłuszcze omega-3. Bardzo to jest ważne i my sięgamy w domu właśnie po olej Regenen Wilkid Gold z Duo Life i mamy tutaj też witaminę D3, która też jest odpowiedzialna za taki dobry nastrój, tak? Też nie bez przyczyny mówi się o tym, że właśnie to jest taka witamina słońca, a jak jest słońce, to my tak automatycznie jesteśmy też szczęśliwsi, lepiej się czujemy. Jednak nie mamy tego słońca przez cały rok, a nawet kiedy ono jest w okresie letnim, to też zaleca się suplementację witamin D. I warto to też po prostu kontrolować i sobie sprawdzać i po prostu konsultować to ze swoim lekarzem i pamiętać o tym, żeby dopierać taką właśnie suplementację odpowiednią dla siebie. U nas ten olej jest też w lodówce i po prostu pamiętam o tym, żeby polewać sobie nim posiłki i dostarczać sobie tych dobrych składników na co dzień. I idąc dalej, chciałabym Was jeszcze zaprosić do jednego wspólnego ćwiczenia, do takiej listy przyjemności, bo chciałabym, żebyśmy też wyszli tutaj z jakimś działaniem. Oprócz tego, że będziecie się śmiać, tak mam nadzieję, że będziecie rozpoczynać dzień ze śmiechem, to chciałabym, żebyśmy wspólnie stworzyli listę przyjemności. Jeśli macie jakąś kartkę lub telefon, to proszę Was, żebyście napisali listę około 30 rzeczy, które sprawiają Wam przyjemność. I to mogą być bardzo różne rzeczy, na przykład spacer, wyjście z psem na spacer, pójście na basen, przeczytanie książki, długa kąpiel, słuchanie ulubionej muzyki, rozmowa z przyjacielem. Różne takie właśnie drobne rzeczy lub większe, które sprawiają Wam przyjemność. Jedynie jest taka mała gwiazdka, żeby nie wypisywać tutaj rzeczy związanych z jedzeniem i piciem, żeby właśnie w tym momencie stresu nie pojawiały się te rzeczy związane z nadużywaniem jedzenia i picia, ale wszystkie inne rzeczy, właśnie takie drobne przyjemności, jak najbardziej możemy na taką listę przyjemności wrzucić. Więc teraz zachęcam Was do tego, żeby właśnie taką listę przyjemności stworzyć. I jak macie też pomysły, to wrzucajcie je w komentarzach, żebyśmy się mogli też wzajemnie poinspirować, co możemy na taką listę przyjemności jeszcze wrzucić.
Co Wam tu jeszcze mogę podrzucić? Mogą to być też ćwiczenia właśnie takie śmiechowo-oddechowe. Może to być malowanie, może to być pójście do kina, oglądnięcie jakiegoś filmu. Może to być gotowanie, gotowanie w samotności albo gotowanie z kimś. Może to być, może podróż, może ktoś z Was właśnie lubi, jakby to go relaksuje. Więc szukamy różnych takich rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Spacer po lesie. Różne, różne takie właśnie rzeczy. I idealnie jest, kiedy ta lista ma właśnie około 30 rzeczy. Dzięki temu, mając taką listę w zanadrzu, możemy po nią po prostu w każdej chwili sięgnąć i po prostu przypomnieć sobie, tak, co nam sprawia przyjemność i w takich sytuacjach, kiedy mamy taki okres napięty, zaplanować sobie właśnie te różne drobne rzeczy w ciągu najbliższych dni. Bo idealnie jest, kiedy właśnie planujemy sobie, żeby te przyjemności były po prostu w naszym codziennym życiu. Nie czekamy na idealny moment, tylko po prostu planujemy je, żeby tych przyjemności właśnie było jak najwięcej, bo te różne właśnie rzeczy, drobne rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, one będą nas relaksować. One będą sprawiały, że nasze ciało właśnie będzie się regenerowało, że będziemy się czuć lepiej, że nasze samopoczucie będzie szło do góry. I to wszystko będzie też powodowało, że potem w sytuacji stresującej będziemy sobie lepiej radzić w takich sytuacjach. Więc jak najbardziej taka lista przyjemności może nam pomóc. Ciekawa jestem, czy komuś się udało wypisać 30 rzeczy na takiej liście przyjemności. Jeśli komuś się udało, to dajcie znać. Możecie oczywiście też w późniejszym czasie też dopisywać różne rzeczy do tej listy przyjemności, a najważniejsze jest to, żeby właśnie z tej listy korzystać. I idziemy dalej. Zbliżając się ku końcowi, chcę Was zostawić z taką myślą, że uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka, że uśmiech nas mało kosztuje, że dużo takich właśnie drobnych rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, jest za darmo, albo możemy je zrobić właśnie w bardzo małych, niskich kosztach. I tak naprawdę cały haczyk polega na tym, żebyśmy postanowili, żeby wprowadzać te rzeczy do naszego życia, żeby tych rzeczy było jak najwięcej i żebyśmy właśnie budowali to szczęśliwe życie, żeby te drobne, zdrowe nawyki były z nami na co dzień, żebyśmy o nich pamiętali, żebyśmy wprowadzali coraz więcej tych rzeczy do naszego życia. I tego Wam też życzę, żeby tego uśmiechu, tej radości, powodów do radości było jak najwięcej, żebyście przechodzili przez wyzwania dnia codziennego właśnie z uśmiechem, żebyście mieli taką siłę i motywację do tego, żeby szukać różne rozwiązania, żeby rozwiązywać swoje wyzwania, bo zdecydowanie skorzysta nasze ciało, będziecie zdrowsi i też skorzysta na tym otoczenie, w którym jesteście. I tym pozytywnym akcentem, z uśmiechem, chcę Wam bardzo podziękować za uwagę. Bardzo szybko mi zleciał z Wami czas. Jeśli macie jeszcze jakieś pytanie, to możecie je zdać w komentarzu. Jeśli chcielibyście też o coś zapytać, to też możecie mnie znaleźć na Facebooku lub na Instagramie jak Paulina Kawa-Zięba. Prowadzę też bloga LifeFruits, gdzie dzielę się też przepisami na zdrowe i szczęśliwe życie. Też chcę Wam dać znać, że jestem w trakcie tworzenia kursu właśnie jak budować takie zdrowe, szczęśliwe życie bez stresu. Będzie to kurs online, ale o tym wkrótce, bo jestem w trakcie przygotowań. Ale jeśli ktoś jest z Was zainteresowany właśnie takim kursem, takim procesem coachingowym, to zapraszam do tego, żeby obserwować mnie w social mediach i wkrótce będę dawała tam znać o tym informacje. I z mojej strony to wszystko. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i zerkam, czy jakieś pytania się pojawiło. O, widzę, Dominika, udało się 30 przyjemności, super, gratuluję. Bardzo się cieszę, że udało się wypisać 30 przyjemności.
Tu jedynie takie pytanie, czy śmiech może pomóc na senność w czasie pracy, które na szybciutko wcześniej przeczytałam. Tak, jak najbardziej, jeśli czujemy się właśnie tacy senni, nie mamy tej energii, to możemy właśnie szukać sobie takiego powodu do tego śmiechu, albo właśnie zrobić sobie takie ćwiczenie śmiechowo-oddechowe, albo włączyć sobie kabaret, włączyć sobie jakiś śmieszny filmik, który wiemy, że nas rozśmieszy, albo zadzwonić do kogoś, kto nam poprawia ten nastrój, że wiemy, że z tą osobą się tam chwilę pośmiejemy podczas rozmowy. Więc jak najbardziej, możemy po prostu, kiedy mamy taki zjazd, jest nam źle, nie mamy tej energii do działania, a chcemy to zmienić, to jak najbardziej szukamy wtedy właśnie takich sposobów i zmieniamy to w naszym życiu. Kochani, bardzo Wam dziękuję za ten wspólny czas dzisiaj razem z Wami i życzę Wam.